Wyobraź sobie, wędrujesz tak w tym świecie energetycznym, i nagle jakiś kleszcz spadł, nie wiadomo skąd, tak jak te kleszcze w świecie materialnym, i przyczepił się do Twojego ciała. No i teraz widzisz, że ten kleszcz jest przyczepiony do Twojego ciała. No i jak zareagujesz? Większość ludzi popada w panikę w tym momencie. To jest normalne i naturalne po tym wszystkim, co słyszeliśmy w mediach, ale jeżeli jesteś człowiekiem, który ma zaufanie w siły wyższej i widzisz tego kleszcza, to jak reagujesz? Możesz naturalnie pozwolić, by sobie tam siedział, pił tą Twoją krew, wypił, wypijał jej coraz więcej i później, gdy się już napije, odpadł. To nie jest dobre rozwiązanie. To jest dokładnie tak samo jak kleszcze energetyczne. Jeżeli pozwolisz im. Pić Twoją krew, to zaraz pojawi się kolejny, 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 bo ten, który pije, wysyła te sygnały: O, jakie pyszne jedzonko, jak mi tu dobrze, jak mi tu wygodnie, ofiara się nie broni. To w tym momencie wszystkie inne kleszcze energetyczne od razu słyszą ten impuls i biegną w tym kierunku. Dlatego czasami jest tak, że przyczepi się jeden byt energetyczny na takiej zasadzie negatywnej myśli, ciągle ta negatywna myśl powraca. Jeżeli tej myśli nie usuniesz, to za chwilę pojawi się kolejna, kolejna, kolejna i kolejna, i jest cała inwazja kleszczy. Dokładnie tak samo ze zwierzątkami. Jeżeli to zwierzątko nie usunie tego kleszcza, to za chwilę ma dwa, trzy, dziesięć, pięć. I wszystkie mniej więcej w tym samym miejscu. Czyli moją radą jest, gdy zobaczysz tego kleszcza, a zobaczysz go odczujesz, bo czujesz, że pojawiają ci się negatywne myśli, nie wiadomo skąd, wątpliwości, strachy, obawy, niepewności, czy wszystkie inne niskie wibracje. Aby natychmiast tego kleszcza usunąć. Natychmiast nie pozwolić na to, aby siedział tam godzinę, dwie, trzy, dziesięć godzin, jeden dzień czy jeden miesiąc, aż się napije i odpadnie. Wykręcasz tego kleszcza i Wyrzucasz, uwalniasz się od niego. Ta rana musi się zagoić naturalnie, ponieważ kleszcze wszczekują pewną substancję, nazwijmy to truciznę, która blokuje gojenie się tej rany. I tak samo w energii, gdy ten byt się do ciebie przyczepił, gdy udało ci się go usunąć, to jeszcze ta rana musi się zregenerować, ta trucizna musi zostać usunięta, która jest w tobie. To tak samo w świecie materialnym. Aż ta rana się zagoi, i pamiętaj w tym momencie, gdy ta rana jest jeszcze świeża, ta rana poprzez wyrzucenie tego bytu energetycznego, w to w co uderzył, na przykład uderzył w Twoje poczucie Twojej niskiej wartości, udało się te myśli usunąć, ale tam nadal jest jeszcze rana otwarta i następuje ten moment niebezpieczeństwa, że kolejne kleszcze właśnie w tą ranę uderzą.